Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Wieczne zbawienie, jakie dał Bóg. W chwili, gdy osoba uwierzy w Chrystusa, ufając tylko Jemu, ma miejsce natychmiastowe, nieodwracalne wydarzenie o wiecznych konsekwencjach. Następuje nowe narodzenie, ustanawiając więź, która nigdy nie może być zerwana. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset mówi: tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą Jego imieniu. Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą Jego imieniu. Zgodnie z powyższym fragmentem, ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, stają się dziećmi Bożymi. List do Galacjan, 3 rozdział, 26 werset mówi: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Tak jak nie ma takiego grzechu, który dziecko mogłoby popełnić, aby utracić swoje dziecięctwo, tak nie ma takiego grzechu, który Syn Boży mógłby popełnić, aby utracić swoje synostwo i stracić swoje zbawienie. Bóg obiecuje, że będzie karcił swoje dzieci i poprawiał je w miłości. Kto raz był synem, zawsze będzie synem. List do Hebrajczyków 12:6 mówi: kogo Pan miłuje, tego karci i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Chociaż wierzący nie może stracić swojego zbawienia, może cierpieć z powodu utraty radości, jak mówi Psalm 51, werset 12. Błogosławieństwa, Psalm 1, werset 1. Dobrego zdrowia, życia fizycznego, 1 Koryntian 11, 30. I wiecznej nagrody, 1 Koryntian 3, 14, 15. Rzeczywiście istnieją konsekwencje za grzech w życiu wierzącego. Jednak bezpieczeństwo naszego zbawienia nie zależy od naszego zachowania. Jest ono zależne od naszego Zbawiciela. Tego samego Zbawiciela, który powiedział: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego i jedynego dał, aby każdy, kto Mu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto Mu wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan obiecał życie wieczne dla każdego, kto uwierzy. Poważnie rzecz biorąc, jeśli to życie nie trwa wiecznie, to czy było ono wieczne? Absolutnie nie. Jeśli zbawienie można byłoby stracić, to życie, które posiadamy, nie jest wieczne. Zauważ spójne świadectwo tych fragmentów. Kto wierzy Synowi, ma życie wieczne, ale kto nie uwierzy Synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje nad nim. Ewangelia według Jana 3:36. Każdy, kto żyje i mi wierzy, nie umrze, nigdy nie umrze. Czy wierzysz temu? Ewangelia Jana 11:26. Ojciec mój chce, aby każdy, kto widzi Syna i Jemu wierzy, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Ewangelia według Jana 6:40. Zaprawdę mówię wam, wierzący mi ma życie wieczne. Ewangelia według Jana 6:47. Wierzący nie tylko posiadają obecnie życie wieczne, ale również są obecnie niepotępieni. Ewangelia według Jana 3:18 mówi: wierzący mu nie będzie sądzony. Ewangelia według Jana 5:24 mówi: zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Nie tylko nie jestem potępiony obecnie, ale nie wejdę w potępienie w przyszłości. Pamiętaj, że są to słowa Boga, który nie może kłamać. Tytusa 1:2. Skoro Bóg nie może kłamać, to ja nie mogę być potępiony.
List do Rzymian 6:23 mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Darem Boga jest życie wieczne, a dary i powołania Boże nie są czymś, czego On by potem żałował. Rzymian 11:29 oznacza to, że Bóg nie zmieni zdania i nie odbierze ci daru, który ci dał. Wiecznie wierny Chrystus obiecał, że nie opuszczę cię ani cię nie porzucę. List do Hebrajczyków 13:5. Nie ma nic, co mogłoby cię oddzielić od miłości Boga. Rzymian 8:38-39 mówi: jestem tego pewien, że ani śmierć, w tym samobójstwo, ani życie, czyli sposób, w jaki żyjemy, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Trzymanie się idei, że można stracić zbawienie, i utrzymywanie, że nadal posiada się swoje zbawienie, jest złudzeniem. Gdybyśmy mogli stracić zbawienie, stracilibyśmy je. Każdego dnia grzeszymy w myślach, słowach i czynach. Na szczęście dla wierzącego Bóg ofiarowuje się nam jako synom, jak mówi list do Hebrajczyków 12:7. Jego łaska jest większa niż cały nasz grzech. Cóż, mogą niektórzy zapytać, co jeśli przestanę wierzyć? Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 13 werset mówi: jeśli my jesteśmy niewierni, on pozostaje wiernym, gdyż zaprzeć się samego siebie nie może. Przyjacielu, mądrość ludzi będzie wyobrażać sobie nieskończenie wiele hipotetycznych sytuacji, aby przeciwstawić się prostej mowie Słowa Bożego. Niech Bóg będzie prawdą, ale każdy człowiek kłamcą. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10:28: ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. W jednym wersecie znajdujemy trzy wielkie prawdy dotyczące bezpieczeństwa naszego zbawienia. Po pierwsze, posiadanie życia wiecznego. Po drugie, obietnica, że nigdy nie zginiemy. Po trzecie, moc Bożej ochrony. Gdy jesteś zbawiony, zawsze jesteś zbawiony. Tak mówi nam list do Efezjan, 1 rozdział 13-14 wersetu. W nim i wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego. W nim też uwierzyliście i zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla odkupienia nabytej własności ku chwale sławy Jego. W chwili, gdy uwierzy Zbawicielowi, wierzący zostaje zapieczętowany Duchem Świętym, aż do odkupienia nabytej własności. Sama ta prawda całkowicie zaprzecza poglądowi, że zbawienie można stracić. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6:39: taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w ostatni dzień. Lepszym pytaniem niż czy mogę stracić zbawienie? Jest pytanie, czy Jezus może mnie stracić? Jeśli Jezus nie może mnie stracić, to ja nie mogę być stracony. Takie są praktyczne implikacje naszego wiecznego zbawienia. Jakie są praktyczne implikacje naszego wiecznego bezpieczeństwa? Po pierwsze, list do Tytusa 2:11-12 mówi: albowiem okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom, nauczając nas,
abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, roztropnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli w teraźniejszym wieku. Ta sama łaska, która nas zbawia, jest tą samą łaską, która uczy nas, że powinniśmy żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie. Powinniśmy oznacza, że nie musimy, lecz otrzymujemy przywilej. Nie musimy chodzić do kościoła. Mamy prawo chodzić do kościoła. Nie musimy czytać Biblii. Możemy czytać Biblię. Nie musimy wykonywać dobrych uczynków. Możemy robić dobre uczynki. Czy robimy, czy nie robimy, nie ma żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa naszego zbawienia. Ta prawda powinna nas ożywiać i motywować do tego, abyśmy stawiali nasze ciała ofiarą żywą, która jest naszą rozumną służbą dla Boga. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 10 do 11 wersetu mówi, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Synu Jego. Zgodnie z powyższym fragmentem, każdy, kto zaprzecza wieczności zbawienia, skutecznie czyni Boga kłamcą. Twierdzenie, że zbawienie można stracić, oznacza, że zbawienie nie jest wieczne. Jest to zarówno logicznie, jak i biblijnie niespójne. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset mówi: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Pragnieniem Boga jest, abyś wiedział, że masz życie wieczne. Czy wiesz o tym? Obyś dziś spoczął w wiecznym bezpieczeństwie swojego zbawienia.